Witam Was ponownie. Jestem w Parku Linowym Ursus. Tym razem jestem w Warszawie. Mamy kwietniowy kwiecień. Początek miesiąca. Parki właśnie tu tam zaczynają się otwierać, więc mamy możliwość zacząć już chodzenie po parkach. Przechodzimy akurat płatką. Bardzo ładna, kolorowa. Trasa jest dziecięca. Teraz będziemy mieć kładkę stopy. Przeważnie są chmureczki lub kacze stopy. Tutaj mamy stopki. Bardzo ładny kolor. Bardzo fajnie się tylko reprezentuje. Teraz będziemy mieć kładka typu H. Bardzo fajnie kolorowe wszystko. Zawsze przeważnie dla dzieciaków tak robią. Zobaczymy, jak będzie na trasie wysokiej. Tutaj poruszamy się po prostu krok po kroku do przodu. No. Teraz będziemy mieć ruchomą belkę. Ona jest dość fajna, bo się giba i odgina, więc może sprawić troszkę problemów. Mamy bardzo ładne słoneczko. Wiem. Tutaj mamy dwie możliwości. Mamy zjazd na trapezie, którego wybierzemy. Albo linki. Tutaj lubię pokazywać, jak wygląda zjazd. W pierwszej kolejności się musimy przepiąść. Dobra. I możemy jechać. Dobra. Przepinamy, wpinamy się. Ta trasa ma kilka właśnie rozejść. I teraz będziemy mieć przejazd w beczce. To są fajne atrakcje, które mi się najbardziej podobają. Duża beczka rozpoznaje chyba ekipę z gór, która robiła ten park, ale jeszcze nie wiem, nie dopytywałem. No to jedziemy w beczce. O, trzeba się dobrze pchnąć, żeby dojechać, bo później może być problem. Dobra. Teraz pójdziemy bardzo fajną przeszkodą, jak falochron w kształcie ołówków. Bardzo mi się podoba. I tutaj mamy znowu kolejny wybór. Albo idziemy kładką, dwoma kładkami, albo wybieramy trasę z dyskorolką. No ja wybieram siatkę i przetestujemy dyskorolkę. Tutaj mamy siatkę typu U. Poruszamy się bez problemu. I tutaj mamy dyskorolkę. Trzeba sobie ją przyciągnąć. Zablokować. Ok. O, nie będzie łatwo. Wow. Dobra, nieźle. Dobra. Tu przechodzimy. Nieźle. Zawsze tu mieliśmy zjazdy. Teraz będziemy mieć belki typu V. Dobra, zaczynamy. Ładne kolory, żywe, to mi się podoba. No i tu już mamy tak naprawdę koniec. Mamy zejście drabinką, ale my sobie przejdziemy jeszcze raz i wybierzemy alternatywne
ścieżki, którymi jeszcze nie byliśmy. Czyli takie kółeczko tutaj zrobimy. Jeszcze raz. Kładką typu H już przechodziliśmy. Teraz będziemy mieć ruchomą kłodę. Ona jest dość złośliwa. Trzeba na nią uważać. Okej. I teraz właśnie wybieramy alternatywną drogę. Tutaj mamy linki, pionowe linki. Stabilne. Nie trzeba się martwić o nic. Teraz będziemy mieć sopelki. Przejdziemy na drugą stronę. Obok mamy basen, więc przy okazji albo basenu, albo parku linowego mamy możliwość tutaj skorzystania z wielu atrakcji. Mamy boisko, mamy tam siłownię, widziałem taką zewnętrzną. Teraz powrotem wracamy na moją ulubioną przeszkodę, bynajmniej w tym parku. Falochrony w kształcie kredek. Niesamowite. Fajny efekt. No i tutaj wybierzemy ponownie alternatywną drogę. Czyli kładka z desek albo deski typu V. Bardzo się bujałem do przodu. Ja robię w sumie tylko dwa kroki. Jeden na początku deski, drugi na końcu. Młodzi uczestnicy muszą tych kroków zrobić więcej. No i teraz mamy kładkę. Bez problemu sobie przejdziemy. No i przedostatnia przeszkoda. Z powrotem wracamy na belki kłody typu V. Bardzo fajna trasa. No i mamy ostatnią przeszkodę, drabinka, która zakończa trasę numer 1. Odpinamy się. Koniec trasy numer 1.